kot się martwi, ale już wszystko jest na dobrej drodze, tak? Tak, kocie? O, widać nawet twoje włoski. Włoski, twoje oczy. Kot ożył, bo wszystko się bardzo ładnie już nam zgrywa. Przetwarzanie już nawet nastąpiło. Sisi, jeszcze 3 minuty i wszyscy ciebie zobaczą. Tak? Tak, kot chce być bardzo na YouTubie. Tak, w kolejnym vlogmasie. No, kalendarz nie był jeszcze dzisiaj otwarty. No, a kot czeka na kabanoski. O, już prawie zasypia. No, nie martw się. Wszystko będzie dobrze. Ła, co to mi spadło? Co to pani spadło? Oj, Boże Święty, Boże Święty, jakieś papierki się tu walają, tak? To jest tylko papier, Sisi, to nie jest kabanosik. Nie, nie, nie. No, Sisi. Bardzo się martwiłeś tym, że nie będzie filmiku? Bardzo się martwiłeś? Musimy się przygotować, bo będziemy nagrywać już kolejny film. Tak. No, trzeba być przygotowanym. Witajcie, moi drodzy. Ja jestem... Widzicie, nawet nie mówię cześć, tak jak zawsze. Ja i kot martwimy się. Martwimy się, bo od wczoraj, od godziny 11, ja nie mogę przesłać filmiku. I ja nie wiem, czy to jest wina... nie wiem, internetu, czy też sprzętu. Widzicie mnie w takim kadrze. Ja jeszcze nie zdążyłam niczego włączyć, ani zrobić świątecznego nastroju. Też tylko zdjęłam koszulkę, sweterek zostałam w koszulce. No i cały czas to się mieli. Już odpowiadałam też na pytania, co się dzieje. Teraz jest zakończono przetwarzanie, ale to się też przeciąga. Nie wiem, ja nie znam się na sprzęcie i w związku z tym trudno mi jest powiedzieć, co takiego się tutaj wydarzyło, ale jutro spotkam się z informatykiem Sisi i informatyk nam powie, mi i Sisi, co jest tego przyczyną. Ja wiem, że mój laptop jest już styrany pracą. No i zawodzi w każdym calu, bo i klawiatura mi nie działa i w ogóle. No to już jest taki rupieć, ale no nie wiem, dlaczego Sisi do was siedzi tyłem. Także jak widzicie, kot się martwi, ja się martwię, ale no mieli się, to nadal się mieli, oby ten filmik się... Jest! Słuchajcie, wrzucam na kanał, wybiorę jakąś miniaturę, jakąkolwiek. Wszystkie są okropne, tak, wszystkie są tragiczne. Dobra, wybieram tę najgorszą. No i cóż, jest ta najgorsza, ok. I właśnie przyciskam, pokażę wam to. O, proszę bardzo. I to jest ten moment. Mam nadzieję, że na to czekaliście. Sisi, wszystko już jest dobrze, naprawdę. Już będziesz na YouTubie. Ty i twoja pani. Miniaturka piękna? Piękna. Więc lecimy. Możecie oglądać. Ale tak szczerze, to już nawet z tego wszystkiego nie pamiętam, co nagrałam. Tyle nerwów było. Do zobaczenia w 15 vlogmasie, dziś wieczorem. Mam taką nadzieję. Pa, pa. Uch, kamień spadł mi z serca. Sisi od razu poleciał zjeść, bo też się tym bardzo, bardzo martwił, więc dobrze. Już oglądacie ten filmik. Mam nadzieję, że się wszyscy cieszą. Wiecie, dlaczego ja trzymam tą rękę tutaj? Ja wiem. Żeby nie było widać mojego podgardla, bo nie mogę się na nie patrzeć. Muszę sobie tutaj coś wyciąć. Uff, tak to nie lubię tego. Naprawdę, nienawidzę tego swojego podgardla. No zobaczcie, co mi się tu stało. Było tak kiedyś. O, tak. Dobrze to widać? Dokładnie taką miałam twarz. Miałam taką strzelistą twarz. A teraz mam taką jakąś. No. Więc jak będę miała rękę tu gdzieś,
To nie, że ja tak dotykam swojej twarzy, bo nie dotykam, tylko zakrywam tłuszcz tutaj, szczękowy. Ale się cieszę, muszę Wam powiedzieć, że się cieszę. Już mam dobry humor, choć pogoda jest ohydna, ciemno. Rano wstałam, jest ciemno, godzina 4 do 14 pracowałam, ciemno, godzina 15:15 ciemno. No to już o tej porze ma być prawo ciemno. Wybaczcie, moje siwe włosy, musicie je zobaczyć, jakbyście chciały wiedzieć. Ja też jestem siwa, też jestem siwa. Nie wiem, kiedy je zafarbuję. Może tak tuż przed wyjazdem, bo chcemy wyjechać sobie gdzieś w góry na święta. Ale jeszcze tak dokładnie planów sprecyzowanych nie mamy. Więc zabieram się za. Co ja będę dzisiaj robić? Na pewno przystroję girlandę. No już tutaj tak, to nie muszę się trzymać, co nie? Więc biorę girlandę, wyprasuję obrusy, położę je na stół i później Wam to wszystko będę pokazywać. I muszę włączyć sobie wszystko, bo jest strasznie smutno. To na razie. Do zobaczenia za jakiś czas. Muszę coś zjeść, bo z tego wszystkiego to i jeść nie mogłam. Martwiłam się. I tutaj podkrążone oko. Niewiele spałam tej nocy. Dobra, to na razie. Nie włączyłam kamery i zaczęłam ubierać już tą girlandę. Jestem trochę nieprzytomna, więc teraz wysiłam kilka rzeczy. Pokażę Wam, ona jest... O tak Wam pokażę. Ona tam ze szczytu schodów, o tak, spada tutaj, 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 aż no, do podłogi kawałek brakuje. No i tak troszeczkę zawieszam, nie wiem w ogóle, czy to będziecie widzieć, ale co zobaczycie, to zobaczycie. A ja się biorę dalej za ubieranie, więc popatrzycie po prostu. Jak się dekoruje girlandę? To ja Wam powiem. Właśnie tak. Trzeba wziąć ozdobę do ręki i powiesić na gałązce. Pewnie nikt nie wiedział, jak to się robi. Serce przy sercu. Czy tak może być? Niekoniecznie. Serce musi być gdzieś tam dalej. O, bałwanek. Dobra, koniec wygłupów. Biorę się za ubieranie. Nawet nie mam jak ustawić kamery, bo Sisi się tutaj rozwalił. A ostatnio Wam mówiłam, że nie śpi na stole, ale odkąd zabrałam pudełka, tam, stamtąd, to już tam nie chce spać. Tak robię nastrój, jakby się ktoś pytał. Przychodzę tylko z kalendarzami, bo ta nieprzespana noc daje mi się we znaki, więc ja potrzebuję chwilę odpoczynku. Nic produktywnego Wam dziś nie pokazałam, nic ciekawego. Ubrałam tę girlandę, ale dopiero na samym końcu zobaczyłam, że ona nie jest rozłożona, że tak się zastanawiam, dlaczego ona taka jest chuda. A ja ją tak, wiecie, zarzuciłam, została, tak? Więc jeszcze muszę rozprostować te wszystkie gałązki. I jak zniosłam tę girlandę, nie wiem, czy to mówiłam Wam kiedyś, to zniosłam jeszcze dwie inne. Ja nie wiem, co ja mam
Coś by mi się jeszcze tu przydało. Ale chyba przesadzam. I pokazywałam Wam, co się dzieje z moją gwiazdą betlejemską. Gwiazdą betlejemską. Podlewam je tak samo. Nie, absolutnie nie tak samo. Tą malutką, tą, nad którą się ulitowałam, podlewam z góry. A tutaj mi powiedziano, że mam ją podlewać od dołu, od korzenia. Ta się w ogóle nie sypie, a ta się zaczęła sypać. Ale może dlatego, że jest tak duża, to muszą spadać liście. Nie wiem, nie znam się na kwiatach, bo wiecie, ja przy 35 lat tylko z kaktusem żyłam. I nawet z góry zniosłam te kwiatki, które tutaj stały. Jeszcze przed vlogmasem, długie sobie w paznokciach. Ja w ogóle nie mam też czasu na paznokcie i tak chciałam sobie dzisiaj pofarbować włosy, czerwony lakier, byłoby fajnie. Zobaczymy, może mi się uda. Ale wracając do kwiatów, te, które tutaj były ze mną, te wszystkie kwiaty, znowu jasno i znowu ciemno, to zaniosłam je na górę, ale jednak musiałam znieść na dół, bo tam jest zbyt zimno dla nich i boję się, że mi zmarnieją. Cici na razie nie reaguje. Jest tutaj. Kurczę, dlaczego tak? Dlatego, że ta lampa z tyłu jest, to tak się robi ciemno i jasno. Może ktoś wie, to dajcie mi znać. No. Zaczynam od czekoladki, a tak Wam szczerze powiem, nie mam na nią ochoty. Bo się przyzwyczajam, że zabieram do pracy, ale dzisiaj nie było głowy rano, żeby coś nagrać, bo całą noc, wiecie, buszowałam tutaj, latałam z góry na dół, szukałam dobrego internetu i w końcu go nie znalazłam. Dzisiaj jest 15? No chyba 15. Może jutro ją zdjęłam sobie do kawy, bo w ogóle nie mam ochoty. O, jaka ładna, taka matowa, z brokatem. Chciałabym, żebyście to zobaczyli. Normalnie jest brokat. Kurczę, pokaż się czekoladką. Brokatowa czekoladka. W ogóle jest jadalny brokat? Nabrałam ochoty. Brokatowa. Tu jest tak ciemno w tym domu. Ale ja też nie lubię, jak jest tak bardzo jasno. Pachnie tak jak wszystkie, nie wiem po co wącham. Dobra. Sisi. Dzisiaj jest 15. 15 dzień twoich męczarni. Tu nie wiem co jest, wiesz? No jest tutaj, siedzi normalnie, leży. Prawie na moich kolanach. O! Taki kalendarz. A w ogóle miałam Wam powiedzieć, że dostałam jakieś kosmetyki. Za chwilę przyniosę tą paczkę, to Wam powiem. To są takie rolatki. No! Dzisiaj po tylu nieszczęściach przyszło szczęście. Chcecie go zobaczyć? Telepię tutaj. No, przyszło szczęście do kota. Tak. Co ty na to? No, film się opublikował. Kot jest na kanale. Pani jest na kanale. I przyszło takie pyszne jedzonko. Oj, znowu coś nam spadło, co nie? Ty się zastanawiaj, czy chcesz zjeść, czy nie. A ja idę po paczkę, to Wam coś pokażę. Co, Sisi? Nie smakuje? Nie, to nie jest kocie jedzonko. Pokażę Wam coś. Tam są te dwie girlandy. Tak, odbijam. Wiecie co? Tak jak Wam mówiłam jakiś czas temu, że dostaję wiele propozycji takiej tam współpracy. To się nazywa. Ja dostaję kosmetyki, coś tam o nich mówię i tak. I na tym to chyba polegać. Ja odmawiam. Znaczy nie zawsze. Jak mnie coś tam zainteresuje, choć jeden produkt, to oczywiście dlaczego nie. Ale tu chyba przez przypadek, bo ja czytałam o tym i zastanawiałam się, gdzie jest ta paczka, o którą poprosiłam, wyraziłam zgodę. Ona nie przyszła. I ja chyba przez pomyłkę
zgodziłam się, ale napisałam tak, bardzo chętnie przetestuję, ale to nie była ta firma. Tak, ślepotę. Ale ona mnie nawet tutaj zaciekawiła. I tak Wam szybko powiem, tu jest maskara Physician Formula, nie wiem jak to się czyta, ale maskara niech będzie. Później jest puder Lily Lolo, ja to już otwierałam, ale ten puder jest strasznie żółty i on jest mineralny. Ja znam tę markę Lily Lolo i nic złego o niej powiedzieć nie mogę. Do tego dostałam taki mini pędzelek. To chyba do pudrowania pyszczka mojego Cecila, który odwrócił się tyłem właśnie w tym momencie do tego jedzenia. No takie maleństwo? To chyba nie do pudru. Nie wiem do czego, no ale jest. I słuchajcie. I jest jakiś zapach. Ripley? Nie wiem jak to się czyta. Przepiękne opakowanie, zobaczcie. Jakieś perfumy, Secret, taka nazwa. Mam nadzieję, że widzicie opakowanie. I ja prysnęłam się tym zapachem. To jest coś strasznego. Mam nadzieję, że nikt z tej firmy mnie nie ogląda. To jest taki... To jest coś okropnego. To nie jest mój zapach. To jest taki bardzo kwiatowy. Nie wiem, musiałabym zajrzeć też, jak coś wiecie, a zobaczyć, ta buteleczka jest przepiękna, no ale zapach. No ale co tu się dziwić? Jaki kanał, taki zapach. Przepraszam. No ale coś w tym jest. Tak, w moim kanale tak pachnie. Czyli nie najgorzej, ale nie. Może któraś z Was używa? I może to jest Wasz ulubiony zapach, ale ja mam, nie mam jakiegoś wyrafinowanego węchu. Nie, ale to nie jest to, co chciałabym czuć na sobie, więc tak. Się pomyliła, to ma. No. A jakieś fajne rzeczy były, to się wzięła i zapomniała. Tak, także tu są jeszcze ulotki, ale oczywiście o maskarze dam Wam znać i o tym pudrze z Lily Lolo. Jest bardzo żółty, ale miałam żółty, taki bananowy puder, ten był bardzo fajny, ale zabijcie mnie, oczywiście firmy nie pamiętam. To taki puder sprzed 3-4 lat, o którym wszyscy mówili, ale wiadomo. Głowa już nie ta. Czy tutaj? A nie, to ta gwiazda tutaj się tak... To co? To ja już skończyłam. Taki vlogmas. Czekam jeszcze zmontowania, a już jest godzina 18, więc już się zaczynam bać, już drżę, czy to wszystko pójdzie tak jak trzeba, ale ja dzisiaj nie przypiłam nawet, zobaczcie. Tego, tej czapeczki, ale o bluzce nie zapomniałam. I znowu zmieniłam temat. Będę kończyć. Jeśli fatalnie wyglądam, bo czuję się fatalnie, to wybaczcie. Nie powinno się przepraszać za swój wygląd, bo przecież każda z nas może wyglądać w różnych sytuacjach, tak jak ja dzisiaj. Więc tak, kończę. Oby jutro był lepszy dzień do nagrywania. I zobaczymy, co tam wyjdzie w niedzielę. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia, do jutra. Cześć.